We Włoszech te jesteśmy. ostatnie, ostatnie sondaże przeprowadzone wśród członków SPD wskazują, że no, około 66% jest za tym, żeby podpisać, zaaprobować ten nowy rząd. I w związku z tym po blisko pół roku od wyborów prawdopodobnie będziemy mieli rząd. Pani kanclerz Merkel będzie znowuż u władzy, czy będzie miała potwierdzony mandat, żeby zostać kanclerzem. Chociaż oczywiście wszyscy mówią, że ten rząd będzie słaby i również to przywództwo ze strony kanclerz Merkel będzie znacznie słabsze niż w porównaniu do poprzedniego rządu. No więc jednym słowem, sytuacja kryzysowa, panie profesorze. To znaczy, no, Niemcy są zawsze Niemcami, w sensie takim, że to jest największy, najbardziej wpływowy kraj w Unii Europejskiej. Aby wojny nie robili. Więc tą rolę... Ale do tamtej się nie przyznają. No bo to... więcej oni mają ogromną i w rozkwicie gospodarkę, więc pod tym względem tutaj kryzysu nie ma. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o rząd, rząd jednak bardzo silnie osłabiony, co pokazywały wyniki na obie, na wszystkie trzy partie tak naprawdę tej koalicji dużej w ostatnich wyborach. Wszystkie straciły wyraźnie poparcie. Kanclerz Merkel, która nie była w stanie przez pół roku panie profesorze, tego rządu... Bardzo dziękuję za pana komentarz. Czekamy na wyniki niedzielnego głosowania. Profesor Tomasz Gross, europolista, był naszym gościem, a to był magazyn Północ-Południe. Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Dobry wieczór. W świecie w powiększeniu witam państwa, Piotr Pogorzelski. We Włoszech dobiega końca kampania przed wyborami parlamentarnymi. Upłynęła ona pod znakiem powrotu na scenę polityczną Silvio Berlusconiego i niezwykłej popularności Ruchu Pięciu Gwiazd. Właśnie teraz w Rzymie odbywa się ostatni przed niedzielnym głosowaniem wiec tego ugrupowania. To wydarzenie obserwuje Agata Kosprolewicz. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ruch Pięciu Gwiazd został założony przez komika Pepe Grillo. Na jego czele stoi 31-letni Luigi Di Maio. To jest ugrupowanie antyestablishmentowe, eurosceptyczne, sprzeciwiające się imigracji. Czy takie hasła mogliśmy także usłyszeć na dzisiejszym wiecu? To, co na tym dzisiejszym wiecu było najważniejsze i to, co słyszałam od zwolenników Ruchu Pięciu Gwiazd, którzy licznie przybyli dzisiaj tutaj w Rzymie na Piazza del Popolo, bo właśnie tutaj odbywa się ten wiec, to jest przede wszystkim ogromna złość i frustracja skierowana wobec starej klasy politycznej. To znaczy na Ruch Pięciu Gwiazd chcą zagłosować przede wszystkim ci Włosi, którzy mają dość władzy Silvio Berlusconiego, choć ten Silvio Berlusconi jest pewnie trochę symbolem tego starego establishmentu, bo ci młodzi ludzie, głównie młodzi, którzy przyszli dzisiaj na Piazza del Popolo, podkreślają, że to właściwie nie ma większego znaczenia, czy to jest Silvio Berlusconi, czy to jest Matteo Renzi, bo cała ta stara włoska klasa polityczna przyczyniła się do tego, że Włochy są w kryzysie, że młodzi nie mają pracy. Ja przypomnę tylko naprawdę przerażające statystyki, z których wynika, że 40%, aż 40% młodych ludzi w Rzymie nie ma pracy. Na południu Włoch ten procent jest jeszcze wyższy, to jest ponad 46%. Na Sycylii młodych ludzi nie ma pracy. Jak Ruch Pięciu Gwiazd chciałby rozwiązać ten problem, bo nie jest to chyba łatwe, prawda? No to nie jest łatwe, ale Ruch Pięciu Gwiazd przede wszystkim punktuje na tym, że nie ma nic wspólnego z tym, co było wcześniej, to znaczy oni są świeci, oni są w żaden sposób niezblamieni korupcją, niedotrzymanymi obietnicami, dlatego że jeszcze ich nigdy nie składali, jako że przy władzy nie byli. Oni obiecują przede wszystkim odcięcie polityków od wszystkich finansowych przywilejów, które w tym momencie Włochów tak bardzo denerwują. Obiecują podwyższenie płac minimalnej, obiecują lepsze możliwości na rynku pracy, przede wszystkim dla młodych ludzi. Ale z drugiej strony to są takie hasła, które wybrzmiewają też w programach i centroprawicy, i centrolewicy, bo
każdy polityk, który w dzisiejszych trudnych latach dla Włochów chce się liczyć na włoskiej scenie politycznej, absolutnie musi brać pod uwagę tę frustrację gospodarczą, to znaczy ogromną liczbę Włochów, którzy stracili często swój dobytek, często swoje oszczędności. Szacuje się, że 4 800 tysięcy Włochów żyje w skrajnej biedzie. Skrajna bieda to jest taki stan, ludzie nie mają pieniędzy na jedzenie, na opłacenie mieszkania, a więc naprawdę ubóstwo i pogłębiające się ubóstwo jest wielkim problemem, chociaż, tak jak mówią specjaliści, tak naprawdę sytuacja gospodarcza we Włoszech poprawia się nieco, ale nie na tyle dynamicznie, żeby Włosi mogli to odczuć, a więc w tym momencie to jest przede wszystkim odwoływanie się no właśnie do tej frustracji, do tych oczekiwań przeciętnego człowieka, który chce mieć lepszą pracę, który w ogóle chce mieć pracę, no bo tak jak już wspominałam, bezrobocie jest wielkim problemem. A czy jedną z tych recept może być wyjście z Unii Europejskiej, bo Luigi Di Maio, czyli przywódca Ruchu Pięciu Gwiazd, zapowiadał przeprowadzenie referendum, później się z tego wycofał. On, tak. Ale czy wyborcy by tego oczekiwali? To jest właśnie, myślę, że to jest bardzo dobry przykład, który bardzo dużo nam mówi o tym, czym jest Ruch Pięciu Gwiazd. Nie bez powodu mówi się, że to jest formacja populistyczna. Populizm tej partii polega na tym, że ona bardzo szybko, dynamicznie i umiejętnie, skutecznie reaguje na nastroje społeczne. I rzeczywiście ta propozycja referendum była pewnego rodzaju eksperymentem politycznym i bardzo szybko specjaliści PR-owi Ruchu Pięciu Gwiazd zorientowali się, że to nie jest dobry pomysł i wycofali się z tego pomysłu referendum. Także nawet rozmawiałam tutaj na tym wiecu z kilkoma zwolennikami tej partii, którzy mówili mi, że chcą, aby Włochy miały lepszą, silniejszą, poważniejszą pozycję w Unii Europejskiej, ale na pewno w tej Unii Europejskiej Rzym nie powinien wychodzić. Jedyną partią w tym momencie na włoskiej scenie politycznej, która bardzo ostro mówi przeciwko Unii Europejskiej i obiecuje, że jeżeli dojdzie do władzy, to wyprowadzi Rzym z Brukseli, to jest partia Casa Pound, taka bardzo kontrowersyjna, przykuwająca bardzo dużo uwagi. Chciałem ci przerwać, bo chciałem jeszcze porozmawiać o innym właśnie faworycie tych wyborów, dlatego że Ruch Pięciu Gwiazd może liczyć na około 30% głosów, trochę więcej może jednak zdobyć centroprawicowa koalicja, w której największym ugrupowaniem jest Forza Italia, Silvio Berlusconiego, byłego premiera. Dzisiaj oglądałem reportaż z Sycylii i tam ludzie mówią, że właśnie będą na niego głosować, dlatego że za czasów Berlusconiego było lepiej. Czym on jeszcze przyciąga wyborców do siebie? Ja myślę, że on przyciąga do siebie wyborców tym, że nie jest Ruchem Pięciu Gwiazd. To jest taki paradoks trochę tych wyborów, ale myślę, że najsilniejszą kartą Ruchu Pięciu Gwiazd jest właśnie to, że Ruch Pięciu Gwiazd jest nową partią, która nie ma nic wspólnego z tym, co było. Tak, Silvio Berlusconi przyciąga ludzi tym, że on jest jednak znanym politykiem i dla tych, którzy boją się tak zaryzykować, którzy boją się wejść do niepewną sytuację, bo mówi się pewnie nie bez powodu, że Ruch Pięciu Gwiazd to jest być może rewolucja na włoskiej scenie politycznej i nie wszyscy są do tego przygotowani, nie wszyscy by tego chcieli. Bardzo dziękujemy. Agata Kasprolewicz z Rzymu, z wiecu Ruchu Pięciu Gwiazd. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Kończymy magazyn Świat w powiększeniu. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski. Powtórka programu. Autopromocja. Po szokujących zeznaniach oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przed komisją Amber Gold będę rozmawiał z jej wiceprzewodniczącym Jarosławem Krajewskim, posłem PiS. Jeden na jednego. Niedziela, 4 marca po godzinie 16:30. Jerzy Jachowicz. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina pierwsza. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd wypowiada wojnę mafiom podatkowym. To, co udaje się w Polsce, chcemy zaszczepić też na gruncie europejskim, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Chodzi o pakiet rozwiązań, do których europarlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy chcą przekonać swoich kolegów z innych krajów wspólnoty. Pakiet opodatkowania pewnych typów działalności gospodarczej, w tym galerii handlowych, które prawie nigdy nie płaciły tutaj podatków. Takie uszczelnienie systemu podatkowego pozwoli załatać dziurę w unijnym budżecie, którą zostawią po sobie opuszczający wspólnotę Brytyjczycy. W Polsce dzięki takiej polityce fiskalnej udało się zaoszczędzić niewyobrażalne dotąd pieniądze, przypomniał premier Mateusz Morawiecki. 30-40 miliardów złotych, dlatego byliśmy w stanie sfinansować programy społeczne i pierwsze programy inwestycyjne. Stąd poczucie dumy i satysfakcji oraz śmiałe plany na przyszłość, podkreślał szef rządu. Nie musimy się za nic wstydzić w porównaniu do innych krajów, ale po to właśnie jesteśmy wciskani do kąta, żeby być łatwiejszym przeciwnikiem. Mimo to premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie walczyć o silną pozycję negocjacyjną przed rozmowami o budżecie Unii Europejskiej po 2020 roku. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Dwaj lekarze ze szpitala przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu zostali skazani za medyczny błąd. W jego wyniku w maju 2011 roku zmarły bliźnięta. Oskarżonych było trzech lekarzy. Kierownik kliniki, jednocześnie były konsultant wojewódzki do spraw ginekologii i położnictwa, został uniewinniony. Jego zastępcę sąd skazał na 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na rok. Natomiast lekarz prowadzący ciążę usłyszał wyrok rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Obaj odpowiednio mają zapłacić zadośćuczynienie w wysokości 30 i 100 tysięcy złotych. Pełnomocnik poszkodowanej, Marek Niewiadomski, podkreśla, że o ile uznanie winy lekarzy przyjmuje z zadowoleniem, to wysokość odszkodowania będzie ustalana jeszcze w procesie cywilnym. Ja zwracam uwagę na to, że nie tylko moi klienci stracili 2 dzieci, ale również pani Katarzyna straciła możliwość tego, żeby mieć dzieci w przyszłości. Na pewno te kwoty, które są zasądzone w wyroku sądu karnego, nie mają żadnego przełożenia na to, jaki jest rozmiar krzywdy, ale sąd cywilny będzie tę sprawę badał. Zarówno prokuratura, jak i obrońcy podejmą decyzję o ewentualnej apelacji po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Polskie Radio uruchomiło anglojęzyczną wersję serwisu Sprawiedliwa wśród narodów. Na stronie internetowej Polskiego Radia 24 można znaleźć audycję ze wspomnieniami świadków Holokaustu. To kolejna wersja serwisu, który od tygodnia jest już dostępny w języku polskim i hebrajskim, mówi szef redakcji internetowej Polskiego Radia 24 Tomasz Barański. Przychodzą do nas Sprawiedliwi wśród narodów świata, czyli świadectwa wspaniałych Polaków, którzy ratowali Żydów. Mamy też materiały o charakterze publicystycznym, politycznym. Zastanawiamy się, w jaki sposób, z jakim przekazem trafić do opiniotwórczych środowisk, żeby ta prawda o tych trudnych czasach trafiła do ludzi, którzy mogliby zrozumieć i sprawiedliwie ocenić tamte trudne lata. Serwis to kilkadziesiąt audycji, głównie wspomnienia świadków Holokaustu i portrety ludzi, którzy upominali się o los Żydów. Unikalne materiały dostępne są także na Twitterze i profilu facebookowym Polskiego Radia 24. Gazprom zamierza zerwać umowy z ukraińskim Naftohazem. Jak poinformował prezes rosyjskiego koncernu, chodzi... ...który mógłby sfinansować taki sposób działalności. Więc to, co my proponujemy zdefiniowanie niszy i zdefiniowanie zmiany modelu funkcjonowania, czyli właśnie to, żeby ten jeden samochód był wykorzystywany przez 10 osób w ciągu dnia, a nie żeby miał jednego właściciela. Powiem też więcej, tak? Ja tutaj nie zdążyłem w tej prezentacji powiedzieć, natomiast myśmy zidentyfikowali, że największy problem, który dzisiaj istnieje, to jest parkowanie samochodu. Na naszej prezentacji pewnie nie zwróciłem uwagi, nasz samochód ma specyficzne wymiary. On ma 2,5 metra długości, czyli tym samochodem można zaparkować w poprzek drogi, czyli na jednym miejscu parkingowym my możemy zaparkować 3 samochody. Także odpowiadając na pytanie, kiedy studenci będą mogli jeździć, mamy Panie nadzieję, prezesie, że w przyszłym roku. W sali słyszałem takie pytanie, czy ten samochód będzie bezpieczny. Tak, tak. Ten samochód, mimo że jest robiony w homologacji tak zwanej L7E, będzie przygotowany do spełnienia homologacji klasy wyższej. Trzeba też pamiętać, że samochód w ruchu miejskim nie uzyskuje takich wysokich prędkości jak samochód na autostradzie. W związku z tym te kwestie zderzeniowe, siły zderzenia, prędkości zderzenia, one troszeczkę się niwelują. Okej, dziękuję panu. Nie, on nie będzie od 16 lat, on będzie wymagał pełnoprawnego prawa jazdy, dlatego że on nie ma ograniczonej prędkości do 45 km. On ma maksymalną prędkość 80 km na godzinę. Panie prezesie, a kiedy planuje pan tutaj przyjazd tym samochodem i
pokazanie nam, jak on działa. Myśmy na zdjęciu pokazywali, my model funkcjonalny mamy, on jeździ, on stoi. Niestety, jak to model funkcjonalny, jego zasięg jeszcze jest ograniczony, bo doskonalimy cały czas te napędy. Proszę pamiętać, my nie produkujemy sami wszystkich elementów. My mamy dostawców baterii, dostawców silnika, dostawców falownika, karoserii. Te elementy organizacyjnie musimy złożyć. One są w tej chwili w fazie technologicznego przygotowania. Czyli w przyszłym roku w wakacje przejedziemy się nim z wyższej szkoły do Radia Maryja. Myślę, że taki dystans pokonamy. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dominik Tarczyński. Panie pośle, tak jak mówiłem, wracamy do tego pytania. Co możemy zrobić, żeby w tym przypadku polski produkt nie miał wyższej stawki VAT-u niż produkt sprowadzany z zagranicy, dotyczący tego samego, czyli bezpieczeństwa naszych dzieci? To pytanie wyszło w czasie tej rozmowy, natomiast podstawowe pytanie, no jest pan przede wszystkim, oprócz wielu różnych rzeczy, znany także z działalności w mediach społecznościowych. Była mowa o bezpieczeństwie cyfrowym. Jak ocenia pan te rozwiązania, które były dzisiaj przedstawiane? O podatkach za chwileczkę, to oczywiście pan premier jako główny strażnik, a właściwie pani minister powinna decydować. Myślę, że po prostu zwykła interpelacja i dyskusja na ten temat jest możliwa, od tego są posłowie i to bardzo chętnie zrobię. W ogóle chciałbym, żeby to spotkanie nie zakończyło się tylko na dyskusji, na mówieniu o czymś, ale żebyśmy my wszyscy, politycy, przedsiębiorcy, naukowcy wyszli stąd i zrobili coś. Po prostu zróbmy to, nie gadajmy, tylko to po prostu zróbmy. Więc ja bardzo chętnie, jak zakończymy panel, jestem gotowy. Powiedzcie mi, co mam zrobić, jutro będzie zrobione, w poniedziałek. To, co mogę zrobić jako poseł i mówię to bardzo poważnie. Ale chcę poruszyć istotny problem przez pryzmat dwóch elementów. Dlaczego ta konferencja jest dla nas bardzo ważna? Dlaczego ta nazwa jest trafiona w 100%? Niepodległość cyfrowa. Teraz, w 2018 roku, w XXI wieku, nie używa się już czołgów, aby zabrać komuś niepodległość. Używa się informacji. Ja jako delegat do Rady Europy wiem, jak świetnie przygotowane są państwa członkowskie, jak świetnie zabezpieczone, jak pilnują swoich planów, swoich strategii, swojej prywatności jako państwa. I to jest bardzo istotne, aby na ten element zwrócić uwagę. Dlatego, że największe kryzysy, jeżeli chodzi o niepodległość, to były kryzysy po wycieku informacji. Na przykład WikiLeaks. No wszyscy słyszeli o tym, co Assange zrobił. Gdyby ta cyfrowa niepodległość była pewna, do tego by nie doszło. Wiemy, jakie są komentarze po ostatnich wyborach w Stanach Zjednoczonych i co miało na nie wpływ. Według niektórych. Wiemy, dlaczego Hillary Clinton ma teraz bardzo poważny problem, dobrze moim zdaniem, po tym jak wypłynęły jej e-maile po włamaniu się. I wszystkie te procesy wywołują potężne kryzysy polityczne, w których niektóre państwa tracą niepodległość. A więc to jest bardzo istotne, dlatego jestem pod wrażeniem YouScript i tego, co mówił pan Paweł. Bo jeżeli to faktycznie tak jest, że jesteście lepsi od sygnału, o którym się mówiło, że tylko tam nie podsłuchują, a oczywiście wszystkie te podsłuchy jednak są w sygnalu. Jeżeli jesteście lepsi od WhatsAppa, jeżeli jesteście najlepsi i jesteście w stanie to pokazać, jeżeli faktycznie jest ten klucz i nie ma możliwości podsłuchania telefonu, no to moim zdaniem spółki strategiczne, strategiczne spółki Skarbu Państwa, jak spółki energetyczne i inne, powinny być pierwszymi, żeby się zabezpieczać. Pierwszymi, żeby to bezpieczeństwo było zachowane. Stąd niepodległość cyfrowa w mojej ocenie bardzo ważna. Dlatego, że to nam gwarantuje bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś miałby wspominać ostatnie wybory samorządowe i rosyjskie serwery, no to ma odpowiedź, jak można kreować rzeczywistość przez cyfryzację i przez dostęp do informacji. Więc absolutnie jestem pełnym fanem YouScript. Uważam, że to jest, jeżeli się sprawdzi, a rozumiem, że działa i się sprawdza, to uważam, że strategiczne spółki Skarbu Państwa natychmiast powinny to mieć. Oczywiście służby są do tego, żeby sprawdzić, jak to działa. I drugi, ostatni element, który tutaj także był poruszany. Element lojalności. Patriotyzmu, który wyraża się w lojalności. Ja nie rozumiem, dlaczego cały czas mamy taką, nie wszyscy na szczęście, mamy pewne przekonanie i mentalność, że jak z Zachodu to lepsze.
że pojawia się jakiś taki kompleks, że polskie firmy nie mogą być lepsze. No mogą być lepsze. I to jest właśnie element, widzę tutaj pana Jacka, on akurat nie w IT, ale na przykład zrobił napój, zdrowy napój, który jest zagrożeniem de facto dla Red Bulla. Dlaczego Orlen tego nie sprzedaje? Ja nie mówię, żeby Red Bulla nie było. Niech będzie sobie jedno i drugie, ale niech polski produkt, który jest tańszy, zdrowszy, lepszy, bo mieliśmy okazję porozmawiać, niech będzie. I w tym właśnie miałoby się wyrażać ten patriotyzm i lojalność. Nawet, powiem więcej, nawet gdyby polskie produkty były trochę droższe, to i tak powinniśmy stawiać, bo to jest inwestycja w rozwój kraju. I kończąc, bardzo istotne jest, aby zwracać uwagę na startupy i na firmy, które nie tylko dają podatki i budują PKB, ale budują też tożsamość narodową. Dlatego świetny projekt pań, ten edukacyjny, chętnie bym z wami porozmawiał, bo nie możemy oddawać nauczania dzieci firmom, już nie mówię nie polskim, nie z Polski, a przecież wiele produktów, tych, które teraz w szkołach funkcjonują przez ostatnie lata, jest produktem spoza Polski, ale też tożsamościowo jest no, niezgodny z duchem polskości w wielu wymiarach, nie będę wchodził w szczegóły. A więc uważam, że po pierwsze startupy tak, tak, bo to jest patriotyzm i lojalność, i budowanie PKB i potęgi Polski ze względu finansowego i ten element tożsamościowy bardzo ważny. Więc myślę, że na to też trzeba zwracać uwagę. Nie tylko, czy coś jest fajne i tanie, ale też co pozostawia przyszłym pokoleniom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja może wstanę, obrócę się, żeby nie stać tyłem. Michał Kołodziejczak, od niedawna prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Przyjeżdżam tutaj z Sieradza. Gdybym tutaj był 10 lat temu, bardzo możliwe, że siedziałbym jako tutaj jeden z prelegentów odnośnie startupów. Proszę Państwa, my kilkanaście lat temu zaczęliśmy produkować warzywa głównie na rynek wschodni. My zaczęliśmy produkować ziemniaki na rynek krajowy, na rynek południowy, na rynek zachodni, na rynek wschodni. Tutaj słowa pana prezesa od Polskiego Cukru bardzo mnie podbudowały, bo powiedział, że nic z tych startupów nie będzie, jeżeli nie będzie gospodarki, która niestety, musimy sobie to powiedzieć, zazębia się. I te startupy, które my dzisiaj wykorzystujemy w rolnictwie, czyli są to GPS-y, są to drony, są to komputery, są to nawigacje, jeżeli nie ci, którzy to kupują, niestety z tego wszystkiego nic nie będzie. Dzisiaj polskie rolnictwo jest, można powiedzieć, już od 2 lat pod kreską. I tutaj znowu słowa pana posła Tarczyńskiego bardzo budujące. Powiedzcie mi, co zrobić, a już jutro to zrobię. Panie pośle Tarczyński, jako prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej, ja panu dzisiaj informuję. W porcie w Polsce najprawdopodobniej już jest statek z ziemniakami, które przypłynęły do Polski, które będziemy jedli wszyscy w polskich marketach, które na 99% przyszły na dokumentach, że to są ziemniaki paszowe. Dzisiaj firmy, które prowadzą dystrybucję w Polsce, kupują te ziemniaki. Jest kilka firm, które prowadzą dystrybucję produktów rolnych z całego świata, ściąganych do Polski masowo. Nie są badane, nie ma żadnych kontroli fitosanitarnych. Bardzo często są to dokumenty paszowe. Niestety, firmy kupują to, prowadzą małą produkcję i ukradkiem wstawiają to w markety. Dzisiaj Polska jest, jak ja to napisałem w liście otwartym do pana premiera Mateusza Morawieckiego, za chwilę list przekażę panu Markowi Suskiemu. Polska gospodarka, Polska, cała Polska jest skolonizowana przez sieć marketów zachodnich. My dzisiaj kupując w markecie, te foteliki, to wszystko jest super, ale bez dystrybucji na początku w naszym kraju niestety będzie bardzo ciężko przebić się na rynek. I kapitał początkowy jest, tak jak tutaj usłyszeliśmy, bardzo ważny. Ale jeszcze ważniejszy jest rynek, dostęp do rynku. My jako polscy producenci bardzo wysokiej jakości ziemniaków i warzyw, niestety od tego rynku jesteśmy 100% odcięci. Zachodni market nie kupuje polskich warzyw, nie kupuje polskich ziemniaków. Jest to kolonia zachodnia, która opanowała całkowicie polski rynek. Dziś handel ziemniakami można porównać do mafii paliwowej, która do niedawna jeszcze szczyciła się wielkimi dochodami w Polsce. Dziś można mówić jasno o mafii ziemniaczanej. Firmy handlujące warzywami i ziemniakami bardzo często są
wykorzystują tą karuzelę VAT-owską, którą tak nazywamy, to zabija polski rynek, właśnie tych pierwszych odbiorców waszych startupów. Jeżeli polska gospodarka nie będzie opierała się na tej gospodarce tradycyjnej, bardzo ciężko będzie całą gospodarkę napędzić. Jeszcze tylko dodam, że w samym środku Polski, w Sieradzu, od środy rolnicy niestety zmuszeni są wyjść na ulicę, zablokują polskie drogi, bo nikt, ja jeszcze do niedawna byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, już od tygodnia nie jestem, niestety zostałem usunięty z tej przyczyny, że chcę zjednoczyć polskich rolników. Niestety my dzisiaj nie możemy działać swobodnie. Tego wszystkiego nie wolno pokazywać. Panie pośle Tarczyński, niech pan działa. Dziękuję bardzo. To są tematy na następną konferencję rolną, ale myślę, że widzieliśmy, że jednak możemy działać i możemy mówić. Tak, tak. Ja chciałbym się odnieść dosłownie w kilku zdaniach. Cieszę się, że pan zabrał głos, bo no, jako posłowie wspominałem o tym wcześniej, mamy prawo interpelacji i dyskusji. Ja pierwszy raz słyszę o tym problemie, ponieważ to nie jest dziedzina, którą się zajmuję. Pracuję w Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, ale tak jak deklarowałem, teraz powtarzam, deklaruję publicznie, że bardzo chętnie pomogę. To jest pewien element, który ja chcę opisać obrazowo. Jeżeli przez 8 lat nie sprząta się domu, to proszę zastanowić się, w jakim stanie on jest i ile zajmie jego sprzątanie. A jeżeli przez 8 lat nie tylko nie sprząta się domu, ale się go dewastuje, to ten remont i sprzątanie zajmuje trochę więcej czasu. A więc krok po kroku plan Morawieckiego jest realizowany, my sprzątamy, a ja napiszę interpelację, bądźmy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Pan prezes Jagiełło, powoli zbierzamy ku końcowi. Bardzo bym prosił o podsumowanie ze strony ekonomicznej, o podsumowanie całości. Poprosiłem pana ministra, natomiast czy rzeczywiście jest możliwość, żeby startupy, nie tylko te, które były prezentowane, ale te, które dopiero powstają, które dopiero raczkują, które jeszcze nie mają takich sukcesów, jak państwo, którzy dzisiaj z nami byli w czasie tej konferencji, mają możliwość znaleźć finansowanie, mają możliwość znaleźć odbiorców, mają możliwość znaleźć rynek. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zanim przedstawię taką, powiedzmy, diagnozę metodologiczną dotyczącą tego, co robimy, bo jestem zbudowany tutaj prezentacją naszych przedsiębiorców oraz tą dyskusją, to chciałem powiedzieć, żeby ku pokrzepieniu serc pochwalić się dorobkiem polskich informatyków. Otóż jest tak, że aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego IKO, którą używa 2,5 miliona Polaków, została uznana za najlepszą aplikację na świecie w ostatnich dniach. I jest tak, że jest to aplikacja, która jest oceniana przez klientów, bo ocena nie była przez zespół ekspertów, tylko 150 tysięcy klientów używających tą aplikację, ściągając ją ze stron Google'a, Amazona, Apple'a, w skali pięciostopniowej dało jej ocenę 4,8. Aplikacje innych największych banków na świecie, od ING po banki amerykańskie, mają tą ocenę niższą. 150 tysięcy klientów, którzy dokonują ocenę, wszyscy, którzy pracują z klientami, wiedzą, że klient się nie myli, prawda? To my mamy problem, jeżeli klient jest niezadowolony. Także to jest taka aplikacja stworzona przez zespół polskich informatyków. Ja miałem w niej mały wkład, pomimo tego, że mam dyplom z napisem inżynier informatyk, prawda? To nie uprawiam tego zawodu od dawna, po prostu pozwoliłem im działać. To jest jakby ważny taki element, żeby ludziom lepszym od siebie pozwolić robić te dobre rzeczy. Metodologicznie to, co tutaj my robimy, idzie w dobrym kierunku. Ja go propaguję od wielu lat, ponieważ w Polsce, gdy myślimy o innowacjach, to od razu chcemy robić tą Dolinę Krzemową, no, żeby odwoływać się do tych najlepszych wzorców. Ją, według mnie, nie można zrobić z wielu powodów. Jednym z nich głównym jest kwestie
kultury prawnej. Otóż jest tak, że cały element funkcjonowania nowych przedsiębiorstw w Stanach jest oparty na tym, że bankructwo to dopiero początek, prawda, że bankrutuje, podnoszę się, bankrutuje, no i w momencie, kiedy tam się w Dolinie Krzemowej spotykają inwestorzy, to pytają się kogoś, kto przedstawia im nowy produkt, czy już zbankrutowałeś, prawda. No i gdy on mówi, że jeszcze nie, no to poczekam, prawda, poczekam, dopiero zainwestuję w ciebie w następnej turze, no bo porażki są uczące, prawda, jeżeli poniosłem porażkę, wstaję i się uczę, no to mogę po prostu nie popełnić tego błędu drugi raz. W Polsce też w Europie kontynentalnej, a u nas szczególnie ze względu na wieloletnią zapaść, można powiedzieć, polskich sądów, jest tak, że upadek, bankructwo to jest rzeczą normalną w prowadzeniu działalności gospodarczej, to jest brzemię, prawda? I ktoś, kto powiedzmy przechodzi przez proces bankructwa firmy, no to najczęściej jest to rzecz, która się ciągnie wiele lat, no i nie można po prostu wrócić do normalności. Teraz jest tak, że gdy myślę o tym, w jaki sposób powinniśmy rozwijać i propagować właśnie nowoczesne firmy, nowe pomysły, to myślę o takim ekosystemie. Wydaje mi się, że Niemcy to robią doskonale, tylko o tym nie mówią. To jest trudne do skopiowania, żeby budować ekosystemy w oparciu o duże firmy, takie jak PKO Bank Polski, czy Jastrzębska Spółka Węglowa, Orlen, czy też firmy kontrolowane przez kompletnie kapitał prywatny, takie jak Adamet, bo ona też uczestniczy w tym procesie, gdzie my wspieramy polskie startupy, taką jak Skriware, ponieważ to jest firma, która znalazła się w takim programie, który my promujemy. I wówczas w oparciu o takie duże organizmy, również przy wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju, te firmy mogą szukać tej możliwości nie tylko finansowania, ale skalowania swoich pomysłów. Bo to, co mówiłem, my w tej chwili jesteśmy na tym początkowym etapie, że jeszcze nie potrafimy komercjalizować, prowadzić firmy od takiej małej, średniej, dużej, prawda, żeby została tym miliarderem w języku angielskim, w tym środowisku startupów. Wszyscy chcą być unicornem, prawda, tym jednorożcem takim, który jest wart 1 miliard dolarów, w Polsce powiedzmy sobie 1 miliard złotych. No i tego Wam właśnie życzę, żebyście jak najszybciej zostali tymi jednorożcami. No i mam nadzieję, że wówczas przyjedziecie jako jednorożcy tutaj do Torunia i się pochwalicie tym sukcesem, bo też mówienie o tych sprawach, podnoszenie ich jest ważne do budowania takiej dobrej komunikacji, żeby wspierać tych naszych przedsiębiorców, stwarzać im udogodnienia nie tylko ekonomiczne, bo w Polsce w tej chwili mamy taką fantastyczną sytuację, którą nie mieliśmy od lat. W 2017 roku to był pierwszy rok, w którym wielkość depozytów, czyli oszczędności krajowych, jest wyższa od kredytów. Nie musimy importować, możemy, ale nie musimy importować kapitału z zewnątrz, żeby finansować własny rozwój. Polacy się bogacą, mają więcej pieniędzy, oszczędzają je w różny, powiedzmy, sposób. Możemy je w rozumny sposób inwestować w polską gospodarkę. No i mam nadzieję, że ten ekosystem, który się powoli buduje, bo to też nie da rady tego zbudować właśnie miesiąc, kwartał, rok, prawda? To wymaga też tej kultury współpracy, która jest bardzo ważna i co prawda prezes Jaworski zaczął o tym mówić, ale ja mam nadzieję, bo wydaje mi się to, może się mylę, ale że wydaje mi się, że takie połączenie Krajowej Spółki Cukrowniczej z Jastrzębską Spółką Węglową jest mało prawdopodobne i że panowie nie pójdą w tym kierunku, żeby robić takie połączenie, właśnie cukier z węglem, prawda? Aczkolwiek, jeżeli znajdziecie pomysły wśród tutaj naszych wspaniałych przedsiębiorców, to się może uda, czego Wam panom życzę. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, na pierwszy rzut oka rzeczywiście tematów wspólnych może za dużo nie ma, ale jak już byśmy weszli w wykorzystanie wodoru, to nie wiem, czy nie doszlibyśmy do pewnych rozwiązań, które mogłyby być bardzo obiecujące. Panie ministrze, zatem poproszę pana o podsumowanie tej dyskusji, tej debaty i tej konferencji. Jako minister rozwoju myślę, że tutaj będziemy oczekiwali właśnie próby odpowiedzi na te bolączki, te problemy, o których mówili zwłaszcza przedsiębiorcy. Jedno krótkie pytanie. Czy rząd planuje w tej chwili uruchomienie jakichś nowych projektów, nowych programów, które mogą właśnie
polskim wynalazcom, polskim firmom pomóc tak, aby ten moment narodzenia był najmniej bolesny. Dobrze, bardzo dziękuję za pytanie i cieszę się, że tu z Państwem jestem. I naprawdę chciałbym zacząć moją wypowiedź od gratulacji Panie Prezesie, Andrzeju, Tobie za ten naprawdę świetny pomysł na tę dzisiejszą konferencję i ojcu dyrektorowi, że w taki niebezpieczny temat wszedł. Naprawdę, naprawdę słowa uznania. Chciałbym się tu dołączyć do tego, co pan prezes Jagiełło zaproponował. A mianowicie chciałbym państwu pogratulować już to, żeście zrobili, ale proponowałbym jednocześnie, żeby tu za parę lat, nie wiem, za 8-10 lat, zrobić jeszcze raz taką konferencję i wszystkich państwa zaprosić. Wtedy zobaczymy, kto z nich został tym polskim czy międzynarodowym jednorożcem, bo takich nam tutaj faktycznie brakuje. Taki jest tytuł. Chcemy ze startupów robić czempionów. Wspomnę, że chyba wczoraj albo przedwczoraj była informacja giełdowa, że spółka CD Projekt trafiła do WIG-u 20, więc ma, wprawdzie to nie jest jednorożec, bo firma ta działa ponad 20 lat na rynku, ale w ciągu 7-8 lat, jak weszła na rynek, jej wartość wzrosła stukrotnie i w tej chwili jest na poziomie mniej więcej 11 miliardów złotych. No trochę brakuje do Banku Polskiego, ale to jest no, mniej więcej tyle jest warta, co na przykład polska firma Lotos. Czyli to pokazuje, że taka polska firma rosnąca od zera może naprawdę osiągnąć duży sukces. Także myślę, że będzie się miło spotkać za parę lat i zobaczyć, jakie państwo żeście dokonali postępy, a w tym przypadku również zobaczyć, czy faktycznie możemy was uważać za takich jednorożców. Kolejna rzecz, o której chyba tu wszyscy mówiliśmy, to jest kwestia komercjalizacji. Ja wspomniałem o tym w moim wystąpieniu. Jest to nasza bolączka. Bolączka nie tylko Polski, ale bolączka Europy. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale najwięcej tych tak zwanych startupów, tych pomysłów rodzi się w Wielkiej Brytanii, wokół ośrodków akademickich Oxfordu i Cambridge. Zresztą tam jest najwięcej milionerów w Europie na kilometr kwadratowy. I rzecz jest ciekawa, że właśnie te firmy, które tam powstają, one najczęściej uciekają za oceną, uciekają do Stanów. Mówiłem państwu, że połowa firm w Europie, które powstaje, tych startupów ucieka. I to jest między innymi właśnie związane ze sposobem finansowania i ze sposobem komercjalizacji tych firm. Jak wygląda finansowanie tych firm na świecie? Kapitał VC, który jest najważniejszy, czyli venture capital takiego wysokiego ryzyka, to jest mniej więcej 150-160 miliardów dolarów rocznie. Taka jest skala. W Europie w zeszłym roku to było nieco powyżej 17 miliardów, w 16 było to 13 z kawałkiem, wcześniej było znowu 17, czyli możemy powiedzieć, że Europa to ma mniej więcej 10% tego kapitału, co inwestuje na świecie. Natomiast Stany Zjednoczone mają 5 razy tyle, co ma Europa. I to już po pierwsze pokazuje, dlaczego te spółki tam uciekają. Dlatego, że tam mają po prostu znacznie łatwiejsze finansowanie. Jak to wygląda? Jeżeli w Polsce mamy takie startupy jak tutaj, ja wiem, o czym państwo mówicie, bo ja też zakładałem startupy i prowadziłem, więc pozyskanie 100 tysięcy, czasami pół miliona, już nie mówię o 2 milionach, jest naprawdę sztuką. Jest trudno znaleźć na rynku, w funduszach ciężko, zabezpieczenia, łatwiej znaleźć jakiegoś anioła biznesu. Tak jest najlepiej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, jak mamy dobry pomysł, to przychodzi jeden człowiek rodzaju Bill Gatesa, który wykłada 100 tysięcy dolarów, ale zaraz za nim znajduje się 20, których każdy z nich wykłada tyle samo albo więcej. Jeżeli idziemy na giełdę, jeżeli są to spółki na przykład farmaceutyczne, dostajemy lekko od 10 do 50 milionów dolarów. Więc jak gdyby skala finansowania, dostęp do tego finansowania na tego typu przedsięwzięcia jest dużo łatwiejszy. Ale druga rzecz jest znacznie ważniejsza, o której tutaj ten młody kolega tutaj mówił, a mianowicie dotarcie do rynków dystrybucji. I to jest prawda, że w wielu obszarach te rynki dystrybucji w Polsce no niestety no nie są w naszych rękach. Co to oznacza? Że jeżeli my nie mamy żadnego wpływu na te kanały dystrybucji,
do tej firmy zagraniczne, produkty zagraniczne do nas docierają, a nie nasze. I to jest coś, nad czym musimy naprawdę w najbliższych latach mocno popracować. I też takie spotkania jak dzisiaj mają niesamowity walor, ważny dla komercjalizacji tych wyników. Bo te firmy prezentują, przecież jestem przekonany, że większość osób tutaj to by o tym nie słyszała. Ja to akurat już z krypto żeśmy się spotkali, to ja wiem co to jest. Ale normalnie osoby, które decydują, nie mają takiej możliwości poznania tych firm. A niestety takie poznanie poprzez gazety, przez internet jest naprawdę dosyć trudne, więc to jest bardzo skuteczny kanał do komercjalizacji właśnie produktów, usług, które są przez takie firmy robione i nad tym powinniśmy pracować. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to nasz sektor rolno-spożywczy. Tutaj chciałbym właśnie w odpowiedzi do Marka Suskiego i tutaj do pana prezesa powiedzieć. Proszę państwa, to jest bardzo rozwojowa w tej chwili dziedzina. Otóż jedna z najszybciej rosnących, jeżeli chodzi o innowacje, a mianowicie w tej chwili powstają i w Europie, na świecie tak zwane food techy. Na czym to polega? Otóż jeżeli daną żywność sprzedajemy, nie wiem, za złotówkę, jeżeli sprzedajemy to jako produkt ekologiczny, załóżmy, możemy dostać 3, czasami 5 zł, ale jeżeli to sprzedamy jako produkt funkcjonalny, to może być różny. To może, nie wiem, być do fitnessu, to może być produkt paramedyczny czy medyczny. Możemy zyskać, możemy tą samą jednostkę sprzedać nie za złotówkę, ale za 10 albo nawet i za 100 zł. Takie jest przebicie właśnie dzięki nowym technologiom. I do tego właśnie bardzo, bardzo mocno zachęcam. Także to jest ten moment, kiedy my, mając naprawdę bardzo dobrą żywność, stoimy przed takim wyzwaniem w obszarze sektora rolno-spożywczego. I to wcale nie jest niebagatelny sektor dla nas. Wprawdzie jego udział w PKB nie jest zbyt duży, to jest mniej więcej około 4%. Ale jeżeli patrzymy na udział w eksporcie, proszę państwa, to jest jedna z najlepiej rosnących dziedzin naszego eksportu. Jak wchodziliśmy do Unii, eksport wynosił 4 miliardy euro, a teraz wynosi ponad 24 miliardy euro. A przypomnę, że w zeszłym roku nasz eksport przekroczył 200 miliardów dolarów. Więc to jest jedna z najważniejszych dziedzin naszego eksportu. Tylko że niestety większość tych produktów, które my tam sprzedajemy, to jest za złotówkę albo za 3 złote odnosząc się, a nie za 10 czy za 100 zł. Więc proszę zobaczyć, jaki tam mamy potencjał do wzrostu. Więc to jest niewątpliwie ten obszar, który możemy tutaj bardzo, bardzo dobrze w przyszłości wykorzystać. Chciałbym, żeby takich spotkań, takich konferencji w Polsce było więcej. Bo tak zwany matching, czyli łączenie ludzi, którzy mają świetne pomysły, produkty, z osobami, które mogą pomóc im w komercjalizacji, właśnie w wejściu w te kanały dystrybucji. A to jest prawda, że sektor publiczny może odgrywać tu olbrzymią rolę. Również właśnie tu duże firmy. Więc tego typu spotkania mają olbrzymie znaczenia dla naszej gospodarki. I nie bójmy się tego. Pewnie państwo znacie, w Stanach Zjednoczonych jest taka słynna zasada, która jest stosowana w zamówieniach publicznych, szczególnie na poziomie lokalnym. Buy American, czyli kupuj amerykańskie. I ona jest wpisana w prawo. I stanowi jedną z największych problemów właśnie w tej chwili w negocjacjach umowy handlowej pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Bo Stany Zjednoczone mają ewidentnie wpisane swoje prawo, preferencje dla swoich produktów. Inne kraje w Europie też nie robią tego w sposób oczywisty, ale bardzo widzimy, że robią to bardzo skutecznie. Jest taka polska firma Fakro, na pewno państwo słyszeliście, też firma zrobiona od zera, która dopóki była małą firmą, to nikt jej nie zauważał. Ale jak zrobiła się konkurentem dla największej firmy na świecie, dla duńskiej firmy Velux, która jest największym producentem okien dachowych, od razu napotkała problemy na rynku europejskim, na rynku światowym. I to są tak zwane pozataryfowe problemy. Więc teoretycznie mamy wolny rynek, ale są takie przepisy, które mogą uniemożliwić wchodzenie na rynek. I taka jest między innymi nasza rola, nasza państwa, żeby firmom pomagać. I to chciałbym
bardzo wyraźnie powiedzieć. Nasz rząd jest od tego, żeby pomagać firmom, pomagać polskim firmom i w kraju, jeżeli są takie przepisy. Tutaj państwo żeście zwrócili na tą uwagę. Ja nie wiedziałem o tych 8%, prawda, z tym państwa urządzenie, więc tego typu przeszkody musimy usuwać, ale również musimy pomagać państwu za granicą, bo większość produktów, które państwo macie, to są to produkty globalne. I tego bym sobie życzył, żebyście państwo rośli, a żebyśmy my jako politycy, jako osoby odpowiedzialni za kierowanie państwem, mogli powiedzieć, mamy dobre polskie marki znane na całym świecie. Tego państwu życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za tę konferencję. Mamy już przekroczony czas, bardzo, bardzo mi przykro. Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za przybycie, panelistom za wystąpienia. Szczególne podziękowania dla pana prezesa Zbigniewa Jagiełły i całej grupy PKO Banku Polskiego, dla pana prezesa Daniela Ozona i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dla PKN Orlen i Polskiej Grupy Zbrojeniowej za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. I o oficjalne zakończenie konferencji poproszę ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Tak, dziękuję serdecznie. Proszę państwa, raczej jeszcze nie wychodzić. Może wytrzymacie. Tak, ale proszę państwa, czy was to nie cieszy? Coś by tu słyszeli? To jest tylko nadzieja. To jest nadzieja. Ja wychodzę stąd jeszcze bardziej radosny. W Polsce jest wielu ludzi mądrych. A jak jeszcze dodamy Polonię, to jeszcze trzeba poprawić te wszystkie konsulaty, ambasady, tych szkodników tam. Przecież to tak, tam były, to ja nie żartuję, To idzie bardzo wolno, idzie te zmiany. Wiem, że jest mało ludzi, ale może lepiej trzeba szukać, może głębiej sieć zapuścić, głębiej, a nie tylko znajomych swoich najbliższych. Tak, na serio, kochani, jest nas w świecie Polonii jest około 20 milionów. Mówił tu pan, że jest 800 tysięcy podobno w Chicago. Jest więcej, dużo więcej. Tak, i trzeba to zjednoczyć razem. To, co dzisiaj tu szło, to jest to w naszej telewizji. Także nasza telewizja i radio jest od samego początku nastawione na komunikowanie się. Stąd te telefony, stąd rozmowy, na komunikowanie się. Kochani, już jak pamiętacie, jak byliście dziećmi, tu są tacy, co może pamiętają to, bo ci młodzi to już nie wiedzą o tym. To myśmy w szkole tak patriotycznie nas wychowywali, rodzice, środowisko. To mówiliśmy, pytali się, dlaczego milicjant idzie z psem? Bo kto to powiedział, rękę do góry? Tak jest, bo co dwie głowy, to nie jedna. Tak było wtedy. Tak, ale tyle, tak rzeczywiście wielu głów, jeżeli Polacy się zeszli i rzekli, to znamy też to, prawda? I właśnie to wyjdzie, dopiero trzeba dialogu, komunikacji, żeby doszło do komunii. I gratulacje, pierwszy raz rzeczy niektóre słyszę. I to jest ta patria. Fides ratio et patria. Ale tu bym dodał jeszcze jedno. Nie wiem, jak państwo patrzycie, bo niektórzy tacy zapaleni, ludzie, którym zależy na Polsce, mówią, gospodarka jest pierwsza. Ja pamiętam, kiedyś z kimś tak rozmawiałem, z tak wysoko stojącym, mówię, gospodarka pierwsza. A mówię, nie. Duch pierwszy. Dobry duch. Dobry umysł. I to właśnie fides et ratio. Tak. Jan Paweł II, jeszcze raz to powtórzę, powiedział, największym bogactwem państwa jest jego naród. Naród, który jest światły, a nie wystarczy światły tylko, bo jak światły będzie barbarzyńca, to dziękuję za takie rządy barbarzyńców. Mieliśmy już, prawda, światłych w naszej historii, niech
Słyszymy to raz po raz. A ile u nas też? Czy to nie jest barbarzyństwo, to co słyszę, to ciągłe atakowanie tego, co polskie? Słyszę to w tych telewizorniach różnych. Cały czas oni gadają. Cały czas. Tyle nienawiści do tego, co polskie. A co katolickie, to już Boże nie tak. Tak. Też tylko tak, może Państwo niektórzy tu jesteście pierwszy raz, poczytajcie tak więcej. Radio Maryja i to nasze środowisko jest przykładem tego ataku barbarzyństwa na nas. No. Od samego początku, do tego stopnia, że katolicy tak ustawić ludzi, żeby sami się pozabijali. Ja teraz powiem coś, to nie tak, no może nie w tej sytuacji, może nie powiem tego, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, tak. No jako żart chciałem, ale to mówiące coś, oni wszystko przekręcą. Oni wszystko przekręcą. Także nic, nie poddawać się. A nie daje wam dużo radości to? To, co Pan Jezus powiedział, więcej radości w dawaniu, aniżeli w braniu. I to wydajecie swój umysł. Podziwiam, naprawdę. Słuchajcie, tak, ja tego nie pojmuję. Ale to, co my robimy, księża, też jest potrzebne. Prawda? Także też jest potrzebne. Właśnie o to chodzi, tego ducha. I dlatego bardzo wielkie dzięki wszystkim, ale i ojcu rektorowi. Wielkie dzięki za to, że mogliśmy tu robić to i że możemy. I studentom, i tym, którzy tworzą to środowisko. Bo to jest budowanie patria. Ojczyzny. Budowanie takiej, jak chciał Jan Paweł II. Prawda? I trzeba tu dużo mówić. Nie, no, ogromne dzięki. Ale oby to nam jakoś... Ale jeszcze jedno, nie łamcie się tylko. To jest pokusa. Diabeł chce zniechęcić. Nie. Zawsze, to wtedy jak będzie ciężko, to zawołajcie sobie alleluja i do przodu. Ucieka się do przodu, zawsze do przodu. A wielkość człowieka mierzy się ilością jego nieprzyjaciół. Też tak mówili, nie? A że ktoś zazdrości, że mówią, a jeśli źle mówią, to mówcie, tylko nazwiska nie przekręcajcie. Bo szkoda tu polemizować, prawda? Ucieka się do przodu. Tego życzę. Najwięcej z tych wynalazków jest na wojnie. Prawda? No ja nie życzę wojny, ale to jest wojna. To jest wojna innego rodzaju, prawda? Dzięki wielki panu ministrowi, ja podziwiam. Skąd pan ma taką mądrość? To co, prawda? Jak oni dobrze, tak ciekawie przedstawiają to wszystko. Ale dziękuję za to uczenie. Panie Andrzej, to jest dopiero druga taka konferencja, ale to nie ostatnia. No ale jakby nam na przykład tacy przedsiębiorcy pomogli, to byśmy większą aurę wybudowali, warunki, no. I nie tak. No, a każdy trochę, no co, wy się śmiejecie, zaraz TVN powie, ile ten PiS dał Rydzykowi. Głupie to wszystko i przewrotne. No tak jest, bo to nie jest mądre. To jest niemądre. To budujemy Polskę, prawda? I dzięki takim dobrym ludziom to radio zaistniało, istnieje jeszcze. Idziemy powoli do przodu. Moglibyśmy szybciej, ale za mało ludzi to rozumie. Ale część rozumie i się nie poddajemy. Dziękujemy. Wielkie dzięki. Ogromne. Dzięki. Jak ktoś ma jakieś niedogodności, to przepraszam bardzo. No i to rolnictwo trzeba pilnować. Rolnictwo człowieku. Rolnicy zawsze żywili i bronili. No. Tak. Niech pan pilnuje zdrowia też. Pan jest młody, to taki porywczy. Ale pilnuj. Tak. Starsi niech też pomagają. Tak. Dzięki wielkie. Ogromne dzięki. Ogromne dzięki. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na następnej konferencji. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, to była debata, którą zaproponowałem z wczorajszej konferencji Niepodległość cyfrowa, polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. To tak jak ojciec dyrektor mówił, czy tak jak słuchaliśmy, gości rzeczywiście buduje nas i zachęca do tego, byśmy dbali tym bardziej o to, co nasze. Więc przy tej okazji też bardzo dziękujemy tym, którzy dbają o Radio Maryja. Dzięki temu my również taką pociechę
chociażby z zesłuchania tego, co dzieje się, możemy mieć. Wczoraj obiecałem, że zaśpiewa ksiądz Stefan Ceperek, ojczyzna, bo jeden ze słuchaczy poprosił o to, na tą piosenkę. No, tym bardziej teraz ona jest na czasie. Polski na zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Gośćmi naszego programu będą pan Adrian Kubicki, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT i pan profesor Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15, a o 21.30 na antenie Radia Maryja pierwszy sobotni wieczór modlitwy. Serdecznie zapraszamy. W najbliższą niedzielę 4 marca będą miały miejsce uroczyste obchody 80. rocznicy ogłoszenia prawd Polaków spod znaku rodła. Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się w te uroczystości za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam. W tym dniu o godzinie 10 transmitować będziemy Eucharystię jubileuszową z archikatedry pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Mszy świętej przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, natomiast homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Serdecznie zapraszamy do wspólnego.